Gość poranka dłuższy. A naszym gościem jest Michał Znaniecki, reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami, czyli mam nadzieję liczną publicznością Opery na Zamku w Szczecinie premiera 9 marca, pajace i Gianni Skiki i takie połączenie i w tej kolejności jest bardzo ciekawe, bo Leon Cavallo i Puccini, ale inaczej niż zwykle się to czyni, bo zwykle jedna aktówka pajaców zamyka wieczór operowy, a tym razem go otwiera. Kluczem jest teatr w teatrze, kondycja aktora, kondycja artysty, czyli bardzo silnie, silne autotematyczne wątki, mam wrażenie. No mam nadzieję, że będzie również to bliskie dla publiczności, jako że mówimy o maskach, czyli nie tylko o naszych maskach, jako maskach profesjonalnych, że musimy. Wyjść z garderoby, które też będą pokazane na scenie. Z naszych depresji, z naszych problemów, z naszej żałoby, i wejść na scenę i zagrać farsę. Więc to są nasze problemy, nasza etyka zawodowa. A opera ma być też lustrem, w związku z tym mam nadzieję, że bardzo wiele z tych metafor dotknie naszej publiczności, że każdy pomyślać swoją maską, co to znaczy wychodzić z domu, pójść do szkoły, bojąc się bulingu, czy pójść do biura nienawidząc własnego szefa i przydziewając maskę pięknego uśmiechu jak u pana teraz na przykład. <grymne> ale to nie jest maska, to jest akurat szczery <grymne> tak, uśmiech i mam nadzieję, że pana również. Ale rzeczywiście, rzeczywiście te, te małe maski takie codzienne, y, są bliskie hipokryzji. Y, takiej sztuki przetrwania też, no bo zaczęło się to tak już budować, a do tego wszystkiego mamy Facebook, do tego wszystkiego mamy YouTube do tego wszystkiego mamy naszą maskę, że możemy być chorzy na ciężką depresję, a jedno selfie dziennie z uśmiechem pozwoli świat o tym zapomnieć, nikt nas nie zapuka i nas z tego nie wybudzi, w związku z tym rzeczywiście te maski są coraz bardziej popularne, takim, takim, takiej codzienności po prostu. Ale była jakiś czas temu fascynująca opowieść, fascynująca, chociaż dramatyczna, bo dotyczyła jednej z najbardziej wpływowych, jak to się mówi, influencerek instagramowych, która postanowiła zrezygnować z tego zawodu dobrze opłacalnego, i ujawnić kulisy tego, co się z nią działo, jak wyglądało jej życie, jak było podporządkowane temu, żeby właśnie codziennie zrobić sobie wspaniałe zdjęcie podczas gdy tam poaliło, tak. tak wszystko się waliło. No więc my to pokazujemy troszeczkę właśnie od tej strony mamy, mamy na scenie obecne za kulisami. I garderoby, więc widzimy ten moment adrenaliny, kiedy nagle musimy wyjść z garderoby, być kimś innym, wziąć na siebie wielką odpowiedzialność, wyjść, wyjść przed ludzi. Strach, panika czasami, czasami arogancja, więc tak jakby już budujemy takie trzy poziomy. Najpierw prawdziwy artysta, solista, śpiewak. Wymagam tego od naszych solistów, żeby się podzielili swoimi prawdziwymi doświadczeniami. Potem wychodzi, grać postać, trupy, Kania w pajacach, a potem ta trupa gra jeszcze jedną postać. Znaczy tak, jakby mamy trzy Wielopien poziomy. Tak, ta rzeczywiście szkatułkowa prawie, i w tym momencie e, możemy zobaczyć wszystkie poziomy, a te poziomy są trudne, bo jak pan mówił, zmieniliśmy kolejność, czyli nagle mamy tragedię w środku wieczoru, e, śmierć naszej głównej aktorki, śmierć reżysera. E, I co teraz? Mamy zagrać farsę. I jak do tej farsy dojść? Mamy na to tylko przerwę, kiedy będziemy robić castingi na nową Neddę, E, zapraszając z widowni e, naszych, naszych gości, żeby spróbowali zaśpiewać najważniejszą arię Gianni Kikki, czyli o miłobabino Caro. To, 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 nikt nie wie, że to jest Gianni Kikki, ale rzeczywiście publiczność to odkryje, poznają już w czasie przerwy. Wybieramy nową aktorkę, nową śpiewaczkę, wybieramy również z widowni prawdziwą osobę, e, prawdziwego widza, który musi zagrać główną rolę w Gianni Kikki, czyli trupa. Więc do tego nie musi mieć szkoły aktorskiej. Mamy nadzieję, że to się uda i będzie to łatwy wybór. Potem będzie ciężko, bo będziemy usuwać tego trupa i będziemy go chować na przykład w lodówce. Ale to już jest szczegół, prawda? Na tym popracujemy z taką osobą, którą wybierzemy. Więc jest trochę happeningu w tym wszystkim, żeby jeszcze bardziej ta interakcja między nami a publicznością była obecna. Więc, więc rzeczywiście... Te poziomy są, są, są na, na, na naszym wyzwaniem też, żeby po tragedii nagle zacząć się śmiać. Trochę taka reklama w telewizji, która przerywa w na najbardziej dramatycznym momencie film i nagle mamy się. Pohichrać. 12 minut tak, z, z, zupełnie bloku na reklamowego. Zobaczymy, czy jesteśmy odpornieni, czy nam się to uda. Zobaczymy. No dla mnie jest to wyzwanie, jako że pajace mają prolog, Kiki ma epilog, więc ma logikę, prawda? Że, że zaczynamy. To też jest jeden głos, prawda? Baryton. No dokładnie, jest bareton, czyli mam tę samą postać, która rozpoczyna i kończy spektakl, więc mamy kilka motywów, pojawiają się nowe postaci w pajacach. Dodałem syna. Kanio, synka malutkiego, który tak jakby. Troszeczkę ociepli nam wizerunek naszego o który potem zazdrości zabija własną żonę, ale to, że przy nim jest cały czas syn, myślę, że nagle da mu zupełnie nowy wymiar psychologiczny, więc będzie to bardzo ciekawe, bo potem skąd się wziął ten syn? Jako, że w Kim mamy właśnie dziecko, które śpiewa jako jedna z postaci, no to mówię dobrze, musimy go znaleźć już w trupie wcześniej, żeby była na scenie obecna od początku, więc tak jakby wszystko jest logicznie, mam nadzieję, przeprowadzone. No i co? Spektakl, który boli, spektakl, który śmieszy. E, I mam nadzieję, że spektakl, który jest nadal lustrem, czyli to, czego chciał jeden autor i drugi autor, bo i Puccini, Leon Cavallo. Zastanawia mnie ten zabieg happeningu, czy publiczność chętnie wchodzi w taki rodzaj interakcji, który w pewnym momencie przestaje być do końca bezpieczny, nie wiadomo, czym się skończy. Zależy od poziomu lodówki po prostu, że będzie bardzo zimna. <laughs> e, to się sprawdza, to się sprawdza. Już, już, już moje spektakle, pamiętam chyba jeden z moich pierwszych spektakli, to był Teatro La Scala w Mediolanie, kiedy nagle e, znalazłem się z publicznością na tym samym poziomie, bo wymyśliłem sobie spektakl, który zaczynał się we foyer e, i zobaczyłem publiczność, która czytała libretto, kiedy mieli artystów metr od nich, prawda? I, i w ogóle bali się na nich spojrzeć, bali się tego kontaktu. To trochę to jest jak na, na koncercie rockowym, kiedy bardziej się zwraca uwagę na to, czy dobrze się telefonem nagrywa filmiki, o, i, się, prawda? Oczywiście, patrzy, tak, czy się bierze udział nie ani tylko się filmuje. W związku z tym rzeczywiście to, 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 to bezpieczeństwo telefonu tutaj też Czy będziemy programu? pokazywać, tak? więc rzeczywiście też, też to będzie, bo mam jedną postać, która będzie ciągle z telefonem, <noise> ale jest dużo interakcji happeningowej i już potrawiacie, którą realizowałem w oparze na zamku, Myślę, że nasza publiczność jest na to przygotowana, w sensie przychodzą już na spektakl Znanieckiego, którego też poznali w Pajacach w parku dwa lata temu, kiedy to spektakl objął całe miasto, bo był i korowód i spektakle grup amatorskich na wszystkich placach Szczecina i nasi artyści przemaszerowali przez całe miasto ściągając publiczność no i rzeczywiście ta interakcja była bardzo mocna, więc myślę, że już teraz to jest nowa publiczność. Włączyliśmy też w poprzednim projekcie chór miejskich, który zbudowaliśmy z osób, które nigdy nie śpiewały, więc było cały rok pracy warsztatowej. Tak naprawdę nowa publiczność, no bo to były 200 osób, po selekcjach zgłosiło się 500 osób do naszego projektu, żeby być chórem w pajacach. I te osoby potem wracały do domów, opowiadały o operze jako czymś bliskim, czymś do zjedzenia, czymś normalnym, a nie elitarnym. I zaczęto przychodzić do opery o wiele bardziej, w związku z tym ta publiczność myślę, się już jest na to gotowa. Myślę, że to jest bardzo istotne w takim aspekcie, żeby może nie wychowywać, ale pokazywać w innym kontekście publiczności operę, właśnie nie jako coś elitarnego. No wrócić wróci do korzeni. Korzenie tak. były takie, że publiczność stała, prawda? Więc zacznijmy od tego. Nie mówię tutaj o księciu, który miał swoją lożę i o arystokracji, ale publiczność na parterze stała, co też daje ci inną energię. To był dialog. To było, nie podoba nam się jedna aria, rzucaliśmy kurczakiem w panią śpiewaczkę i się zmieniała aria, prawda. prawda? Więc to była odpowiedź, to był dialog cały czas tej interakcji. Potem publiczność została posadzona, co jej odebrało połowę energii dialogu, prawda? A potem Wagner jeszcze zgasił światło. W związku z tym nie dość, że siedzieliśmy, to jeszcze w zgaszonym świetle i miało być tylko święto, świątynia i cisza. I w tym momencie według mnie opera się skończyła. Świątynia... Y Ciszy ze strony publiczności, świątynia umowności i sztuczności, którą Państwo będą odsłaniać, czy łatwo przekonać artystów do tego, żeby uruchomili w sobie coś, co będzie autentyczne, a nie właśnie będzie kolejną maską, maską autentyzmu? Nie jest to łatwe, to jest duże wyzwanie, nad tym pracujemy bardzo ciężko, bo łatwo jest zmontować prawda, kroczki spektaklu, czyli prawda, idziesz w tą stronę, idziesz po to. A teraz gramy, tak, że jesteśmy w kulisach. A teraz nagle musimy wyjść i zagrać siebie na chwilę, prawda? coś bardzo prawdziwego. Na przykład cały czas mam problem, e, jeżeli chodzi o depresję, prawda? jak zagrać depresję, no bo to jest tak jakby sprzeczne, bo jeżeli jesteś już na scenie, prawda, no to, to, to znaczy już coś pokazujesz, a depresja właśnie jest zanikiem, czy zniknięciem. Więc, więc teraz pracujemy nad takimi małymi rzeczami psychologicznymi. Teatr Opera na Zamku na to pozwala, no bo rzeczywiście scena jest bardzo blisko. Nasze, nasze grane kulisy czy, czy, czy garderoby wychodzą wśród publiczności, więc jakby jesteśmy bardzo blisko i jest to, to pomaga. Natomiast rzeczywiście takie odkrycie własnych, własnej duszy, Myślę, że to jest wielki dar, który, który będziemy mogli podarować publiczności i bardzo trudny dla solistów, bo właśnie tak jak pan mówił, operę z pewną sztucznością, konwencją, zakładamy kostium, nagle stajemy się zupełnie kimś innym, a te musimy jednak to połamać. I, i, I to jest bardzo ciekawa praca oczywiście dla, dla solistów. Stworzył pan ponad 190 spektakli w różnych częściach świata. W której się pan obecnie najlepiej pracuje? No to też zależy od tego, jak opera jest postrzegana. Ja, ja, po ja bardzo krajach. lubię wracać do, do niektórych miejsc, niektórych mm -hmm. miast. Budapeszt, Szczecin właśnie, Bytom, gdzie, gdzie ludzko bardzo się odnajduje, mówię tutaj o Polsce. Jednak cały czas jednak Buenos Aires jest takim miejscem, gdzie opera najbardziej żyje na ulicy. Czyli, że kiedy kończy się spektakl, mamy tłum ludzi, którzy na nas czeka, na artystów, zadaje pytania. Szuka odpowiedzi, wraca, zobaczyć jeszcze raz. Dlatego tam, zresztą, jestem fundatorem festiwalu w Buenos Aires, gdzie pracujemy na wodzie. Czyli, na przykład, po moich doświadczeniach na pustyni w Masadzie w Izraelu, gdzie robiłem spektakle dla 100 tysięcy osób, olbrzymie megaprodukcje, teraz na pustyni, właśnie, a teraz pracujemy. Festiwal Opera Tigre jest na wodzie, czyli nie ma sceny, tylko wszyscy artyści pływają w łodziach albo na specjalnych platformach. W tym roku przygotowujemy wielką edycję polską, jako że jest rok moniuszkowski. Mam nadzieję, flis moniuszki przepłynie między wszystkimi wysepkami delty Parany i pokażemy flisa po polsku śpiewanego właśnie na wielkiej tratwie z flisakami i, i, i to już, już w listopadzie, więc To więc, prawda, to więc nawiązanie do pięknych tradycji między innymi Marie Fulton, prawda? Ameryka oczywiście, oczywiście pokazując, pokazując co prawda tam bardziej Cepeliadę w tamtych czasach było to bardzo ważne. Ja próbuję jednak pokazać, że taki flisak używa takiej samej techniki transportu drewna, jak Brazylijczycy czy Paragwaj, też używając rzeki do, do takich samych spływów, więc tak jakby jest to też ciekawe, że, że pokazuje Troszeczkę ten, ten łącznik kulturowy, że nie jesteśmy tak daleko, jak myślimy. A więc opera na zamku w Szczecinie i premiera pajacu i z Skiki 9 marca, a później, zanim Buenos Aires, to jeszcze Chiny i pana działalność pedagogiczna. Co też mnie interesuje, jak pracuje się z artystami tamtej części świata, którzy no, wychowani są w zupełnie innej tradycji teatralnej i operowej. Absolutnie, więc pierwsze, pierwsze tygodnie pracy to jest zrozumieć ten sam kot. Tak naprawdę. To jest najtrudniejsze, bo myślimy, że mówimy o tym samym, a się okazuje, że to jest że zupełnie język inna kultura. Nie że to nie jest uniwersalne i to, że coś nazywamy operą, to się okazuje po dwóch tygodniach, że nazywaliśmy zupełnie dwie różne rzeczy w ten sam sposób. To już mam za sobą pierwsze doświadczenia z, z, z Chinami, już się rozpoczęły. Jest wiele projektów na przyszłość. Fairy Queen, czyli spektakl na podstawie muzyki Parcela, będzie inaugurował festiwal w w październiku. A teraz mamy właśnie trzy szkoły: musicalu, opery, opery zachodnie, jak to się nazywa, czyli, czyli europejskiej, a nie tej chińskiej. Jest dla mnie pisana teraz nowa opera chińska, żebym ją wyreżyserował, więc to będzie wielkie wyzwanie chyba za dwa lata. E, i, I jestem strasznie podniecony, jako że ja chciałem wyreżyserować trawiatę, powiedziałem bardzo chętnie trawiat. wyreżyserować. Nie, 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 maestro, maestro zasługuje na nową operę, więc zostanie napisana specjalnie dla mnie, co, co, czego się w Europie nie robi tak naprawdę, e, że dla reżysera pisze się specjalnie. Ale właśnie to jest ten ta różnica kulturowa, że, że, żeby, żeby coś uczcić, trzeba coś nowego napisać, prawda? Tam nagle ta opera jeszcze żyje, w sensie, że, że nie jest to wydarzenie, że mamy operę współczesną, tam po prostu co miesiąc jest premiera opery współczesnej. Ja mam nadzieję, że się przyczynię do, do jej rozwoju również, a pedagogicznie również doświadczenia w Warszawie, jako że jestem profesorem Akademii teatralnej i, i, i zajmuję się teraz trzecim, czwartym rokiem reżyserii, żeby poznali operę od środka, od właśnie jestem po zajęciach, dlatego o tym mówię. I mam nadzieję, że teraz połączymy te dwie siły, bo, 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 bo i szkoła w Szanghaju bardzo chętnie wejdzie w taką współpracę, więc będziemy, w tym roku będę ponad cztery miesiące w Chinach, więc mam nadzieję, że się uda zbudować taką, taki most. Życzymy sukcesu w budowaniu mostów pomiędzy różnymi rejonami świata, czyli z jednej strony Polska i e, Ameryka Południowa i Buenos Aires i Flisaga z drugiej strony zachodnia opera w Chinach. Jestem ciekawy, jak, jakie będą efekty tego pewnego kompromisu jednak, czyli pana spojrzenia jako inscenizatora, reżysera i tekstu dzieła, które będzie napisane specjalnie dla pana, ale jak rozumiem, będzie wyrastać w tamtej kulturze. Przekonamy się. Michał Znaniecki. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dość poranka gór.